13 lipca wspominamy świętą Teresę od Jezusa de los Andes, dziewicę. Juana Fernández Solar była chilijką. Urodziła się 13 lipca 1900 roku w Santiago w pobożnej, dobrze sytuowanej rodzinie Miguela Fernandeza i Lucy Solar. Naukę podjęła w 1907 roku w Kolegium Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzonym przez zakonnicę. Ukończyła ją w 1918 roku, otrzymawszy tam rzetelne wykształcenie religijne i humanistyczne. Począwszy od 6 roku życia, codziennie uczęszczała wraz ze swoją mamą na mszę świętą. Uważała, że Pan Jezus chce posiąść jej serce na wyłączną własność i dlatego pragnęła wcześniej przystąpić do Komunii Świętej. Niestety stało się to dopiero, gdy miała 10 lat. Był to dzień bez chmur. Od tego momentu ziemia mnie nie pociągała, zanotowała później w swoim dzienniku. Od tej pory Juana chciała żyć wyłącznie dla Jezusa i upodobnić się do Niego tak, aby Ojciec Niebieski, kontemplując Go w niej, znalazł godny obraz swojego Syna. Juana była początkowo porywcza i uparta, postanowiła pracować nad sobą. Niemałym kosztem zwyciężyła pychę i próżność. Od 14 roku życia odczuwała w głębi swojej duszy powołanie do Karmelu, z którego zwierzyła się w internacie Matce Rios, zakonnicy Najświętszego Serca. W wieku 15 lat złożyła ślub czystości. Mimo wielkiego oddania Bogu potrafiła cieszyć się życiem i młodością. Lubiła grać w tenisa, pływać, a najbardziej lubiła jazdę konno. Wolny czas Juana poświęcała pomocy ludziom starszym i potrzebującym. Chętnie pomagała też w nauce ubogim dzieciom. Pod wpływem lektury dzieł karmelitańskich, a zwłaszcza Teresy od Dzieciątka Jezus, odkryła w sobie powołanie zakonne. W dzienniczku zanotowała: wzdycham za dniem, w którym będę mogła wstąpić do Karmelu, by poświęcić się tylko Bogu, by zjednoczyć się z Nim, by żyć wyłącznie Jego życiem. Kochać i cierpieć dla dusz. Jestem tego spragniona. Wreszcie, gdy Juana miała 19 lat, w maju 1919 roku uzyskała pozwolenie od ojca i przekroczyła próg klasztoru karmelitanek bosych w Los Andes. 14 października rozpoczęła nowicjat i otrzymała habit. Przyjęła imię zakonne Teresy od Jezusa. Ukryta w klauzurze, nie poprzestawała na modlitwie, ale prowadziła bogatą korespondencję z rodziną i przyjaciółmi, stając się w ten sposób wielką apostołką. Pisała listy, aby rozpalić w nich miłość do Chrystusa, Eucharystii i Matki Najświętszej oraz wyrażać swoje szczęście. W kwietniu 1920 roku Teresa zachorowała na tyfus. W obliczu zbliżającej się śmierci złożyła profesję zakonną. Po kilku dniach choroby, 12 kwietnia 1920 roku zmarła w opinii świętości, przeżywszy w klasztorze jedynie 11 miesięcy. Klasztor, w którym Teresa żyła i została pochowana, stał się duchowym sanktuarium Chile. Do dziś liczne rzesze pielgrzymów nawiedzają jej grób, aby prosić ją o wstawiennictwo u Boga i rozpalić w sobie miłość do Chrystusa. Uroczystej beatyfikacji Teresy de los Andes dokonał 3 kwietnia 1987 roku papież święty Jan Paweł II w Santiago de Chile, a kanonizował ją w Rzymie 21 marca 1993 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Teresy Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,